za nami są otwarte mistrzostwa Niemiec i mistrzostwa Polski karate kontaktowego. Medale seniorskie, więc tutaj są takie najbardziej ważne medale. No nie każdy klub już teraz w Polsce może się pochwalić takimi osiągnięciami. Kto stanął na podium? Mistrzostwa Niemiec, brązowy medal Adam Kawka, Aleksandra Wysocka, pierwsze miejsce, Alan Futter, drugie miejsce i to są medaliści z mistrzostw Niemiec, mistrzostwa Polski, Alan Futer trzecie miejsce i nieobecny dzisiaj Oskar Białek pierwsze miejsce. Aleksandra Wysocka, jeden z pierwszych startów seniorskich. Myślę, że udany na pewno. Była też presja tego, że pojechaliśmy trochę dalej, no ale wszystko się udało, także jak najbardziej na plus. Zawsze rywalizacja, możliwość rywalizacji z zawodniczkami spoza Polski to także możliwość rozwoju. Czy z Twojej perspektywy też tak to wygląda? No tak, jak najbardziej, no bo jednak w Polsce spotykamy się dosyć często na zawodach z tymi samymi osobami, natomiast jak pojedziemy gdzieś dalej, no to wiadomo, że ten poziom i ci zawodnicy też są trochę bardziej zróżnicowani. Alan! Ty akurat stałeś na podium i na Mistrzostwach Polski i na tych międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec. Dla Ciebie cenniejszy medal ten z Limanowej, czyli z tego krajowego czempionatu? Wydaje mi się, że tak. Uważam też, że generalnie karatecy w Polsce to jest jednak czołówka, nawet można powiedzieć, światowa, więc występ na takich Mistrzostwach Polski to to jest naprawdę mega zaszczyt i też zdobyć jakiś tam podium to już w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o ten puchar na Mistrzostwach Niemiec, to no też uważam za takie mega osiągnięcie. Aczkolwiek znaczy, chyba to Mistrzostwo Polski bardziej. A jak smakował ten medal z Niemiec Adamowi? No, duży niedosyt na pewno. No, bo liczyłem na złoto. No niestety się nie udało tak jak chciałem, ale jedna walka poszła do przodu bardzo dobrze. No druga z tym zwycięzcą kategorii, całym bardzo dobrym zawodnikiem. No niestety się nie udało po dogrywce, ale następnym razem go dopadniemy. A w jakim kierunku chce pójść Csikara w swoim rozwoju? O, i Mamy tutaj wiele kierunków. Na pewno chcemy dbać o seniorskie zawody i chcemy, żeby tacy zawodnicy właśnie zdobywali medale nie tylko na mistrzostwach Polski, ale myślę, że na mistrzostwach Europy, które już najbliższe w najbliższym czasie będziemy też startować, no ale mamy też możliwości i zaproszenie do Japonii. Będą to pierwsze Mistrzostwa Świata Konakamura. i mam nadzieję, że wystartujemy i jakiś medal uda się osiągnąć. Mówisz, wystartujemy? Od czego to będzie zależeć? Od wielu czynników. Największym problemem to są zawsze finanse, bo to jest bardzo drogi wyjazd. A jak wiadomo, że no nie mamy takich dofinansowań jako klub sportowy, żeby pokryć na przykład czterech zawodników wylot do Japonii i start jest około 40 tysięcy, więc tu jest największy problem. Mniejszym problemem są przygotowania, bo wystarczy tylko zaangażowanie, chęci, resztę wszystko, wiedzę i, i możliwości mamy. Jak rozumiem nie brakuje tych rzeczy, które są zależne od was, powiedzmy w ten tak, sposób. Tak, dokładnie. No dobrze, a kto ewentualnie do Japonii miałby lecieć? Nie mogę tego teraz zdradzić, bo mógłbym zapeszyć, więc zatrzymam to jeszcze dla siebie. Mam jakiś ułożony plan, ale zobaczymy jak to będzie. Kiedy te mistrzostwa będą? Prawdopodobnie w grudniu. Jeszcze nie ma kalendarza takiego na 100% zatwierdzonego, więc czekamy na informacje. No, jeszcze trochę czasu zostało na no? tak. przygotowania. Na pewno i no już tak zaczynają się. Ale jak ty traktujesz karate? Czy to jest realizowanie swojej pasji, czy sposób na życie, czy może myślisz o sportowej przyszłości? Znaczy, no o sportowej przyszłości myślę na pewno, no bo już też trenuję na tyle długo, że ciężko było wysiedzieć w domu, że tak powiem, bez chodzenia na trening, bez kontaktu ze sportem. No myślę, że jak najbardziej w przyszłości będę coś w tym kierunku dalej robić. A ile lat już trenujesz? Tak właśnie ostatnio podliczałam, to już będzie 11 w tym roku. Alan, ty ile trenujesz? 5 lat już. I jak Spostrzegasz to karate w swoim życiu? Również uważam, że jest to sposób na życie. Lubię to robić i gdzieś tam się w tym spełniam. Przede wszystkim też zależy mi na tym, żeby w końcu ten czarny pas zdobyć, żeby mieć też gdzieś tam swoje dzieci pod sobą i też sobie zacząć je trenować, bo to jest też mega fajne, kiedy możesz pokazać innym, co potrafisz i nauczyć tych młodych adeptów, co robić, tak? Jak robić. Nie Dużo no. brakuje do tego czarnego pasa? No, jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze trochę. troszkę. No. Adam, jak to w swoim przypadku jest? No ja karate szłam. to dla ciebie? No, obecnie tak naprawdę to całe życie, bo tylko się tym zajmuję teraz obecnie. Wokół tego wszystko się kręci u mnie. No starszą chyba najdłuższy, oprócz Sensei Ernesto, bo ja mam już 20 lat. Ha! Karatę za sobą. No i co? No to piękna przygoda po prostu, no wspaniali ludzie. Coś a ty, pięknego. A ty już jakim pasem dysponujesz? Ja mam szodan, czyli pierwszy stopień mistrzowski, czarny pas. Czyli też już masz pod sobą uczniów? Mam. Jak się w tym odnajdujesz? Bardzo fajnie. Jest to coś takiego, co po prostu się robi z przyjemnością, więc tak jak mówię, taki sposób na życie, który pozwala na to, żeby robić po prostu to, co chcesz, i nie zmuszać się do niczego, tylko w jakiś przyjemny sposób spędzać swoje życie właśnie tym, co chcesz robić. Wielu chętnych jest do tego, żeby zapisywać się na zajęcia w każe? Tak, jest sporo chętnych, nawet ostatnio dopisują się osoby dorosłe, więc w każdym wieku można zacząć. Nasz najstarszy uczeń, no tak powiem uczeń, ma 64 lata. Doskonale sobie radzi, a najmłodsze od 4 lat, także dosyć duża rozbieżność wiekowa. Fakt jest faktem, że karate jest popularne w Polsce. W większości karateków w Polsce to jest karate właśnie kiekuszyń, czyli karate kontaktowe. No w Kielcach praktycznie mamy cztery kluby, duże kluby, rywalizujemy gdzieś na arenach sportowych. Jednak to karate kontaktowe to jest taki numer jeden w Polsce. No jeżeli mówimy o karate kontaktowym i tych medalach seniorskich zdobytych na Mistrzostwach Polski, czy karate na so swoich gablotach wśród pucharów tych medali, ile ma? O, seniorskich niewiele. Może dziesięć, wszystkich. Może dziesięć. Chciałoby się więcej. No oczywiście. Ale za tym musi pójść po pierwsze nabór młodych adeptów, szkolenie tychże tak, młodych no nasz adeptów. Nasz klub jest, jeżeli chodzi o historię klubu, jest dosyć młodym klubem, więc dopiero tak jakby raczkujemy w tych startach seniorskich. Chociaż już niektórzy, też moi instruktorzy śmieją się, że ja mam wnuczków, czyli chodzi o to, że mamy swoich uczniów, którzy uczą już następnych uczniów. Czyli wszystko wydaje się, że idzie zgodnie z planem. Tak. I tak jak powinno cierpliwość, pójść harmonijnie. Cierpliwość i długotrwała jakaś praca. Mam nadzieję, że to gdzieś kiedyś zaowocuje i będzie mieć dużo więcej seniorskich właśnie medali. No to jeżeli chodzi o medale, to sporo już Sensei Ernest powiedział. Natomiast jeszcze was na koniec chciałem spytać o cele, te bliższe i dalsze. No bo wiadomo, że każdy sportowiec jakieś tam cele ma. Proszę bardzo, Ola zaczyna. Znaczy na ten moment, no to zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Europy w stoku no i później, jak wszystko pójdzie dobrze z planem, to zobaczymy. Ale od razu celujesz w najwyższy stopień podium, czy zadowolisz się medalem, Zna nawet brązowym? Znaczy no wiadomo, że zawsze się celuje w ten najlepszy, no ale na takich zawodach wyższej rangi, to nawet jak jakiekolwiek miejsce na podium się zajmie, to i tak już jest fajnie. Tutaj celuję w Mistrzostwa Europy też, w jedne Mistrzostwa Polski w tym roku. To dwa najbliższe starty, a później no zobaczymy, co to będzie tak naprawdę co przyniesie czas. Tak naprawdę nic zadać, nic ująć. To samo Mistrzostwa Europy. W czerwcu tak naprawdę będziemy startować i, i tutaj się skupiamy najbardziej, a później zobaczymy, jak będzie po prostu. No to życzę Wam powodzenia. Nie tylko Wam, ale wszystkim zawodnikom i zawodniczkom karii, żeby klub się <coughs> rozwijał, prężnie działał i miał jak najwięcej sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.